że tak, właśnie myślę, że było to ogromne przeżycie dla mnie i ogromna radość, satysfakcja, że się udało zrobić, a nawet nie było często bardzo jakby konstatować tego sukcesu, ponieważ za chwilę później, bo ja zacząłem z Rufusem, bo było 19 sierpnia, a 4 listopada zacząłem z Rufusem na Mistrzostwo Świata, czyli bardzo, bardzo szybko. Wszystko było bardzo szybko. Dlatego jakbym się spieszył. I może dobrze to było. Przynajmniej ludzie pamiętają, niektórzy. Zdobył pan prawie wszystko w kickboxingu, co było do zdobycia. Co zamierza pan dalej robić? Najgorsze, co może człowieka spotkać w życiu chyba, to jest, że się spełnią jego wszystkie marzenia. Bo co potem? No i co? Że ja ciągle coś tam mam, i wyzwania, i plany, i w tej chwili prowadzę zajęcia kickboxingu, uczę ludzi walki i mam nadzieję, że w ten sposób przekazuję też ten film, jest niejako, mam nadzieję, spełniać tą rolę misyjną, że mam nadzieję uczyć się czegoś więcej z samej walki na ringu czy pokonywania przeciwnika, bo wydaje mi się, że wiecie, ja nigdy nie lubiłem określenia tego, co robimy jako sport. Znaczy sport kojarzy mi się z czymś powierzchownym, a walka jako taka była dla mnie pojęciem głębszym. Gdzieś się, bo jak przyglądałem się temu wszystkiemu nawet na bazie tego filmu, to jest tak, że sama niby jakoś tam wyselekcjonowana ścieżka, jaką jest kariera sportowa. Zobaczcie, do jakich doświadczeń mnie zaprowadziła. Ja doświadczenie marzę wszystkiego, od radości, po smutek, łzy, rozpacz, płacz i ekscytującą radość, przez wszystkie te połady znałem i radość przebywania wśród ludzi i wstydu przed nimi, uciekania przed nimi, przeróżnych, wydaje mi się tak, że obojętnie jaką drogę się wybierze, czy to jest to jest moja opinia, że nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia, czy jest to sport, czy jest to malarstwo, czy jest to nauka. Każda droga, którą się dąży do maksymalnego zgłębienia jej sensu, doprowadza do pewnej odczucia, gdzieś tam są korespondują ze sobą i są porównywalne. Bo przy dochodzeniu do każdego ekstremalnego punktu trzeba zawsze coś poświęcić i czas, i wysiłek, i trzeba poznać smak niepowodzenia, trzeba doświadczyć obecności ludzi wokół ciebie, która jest różna. Są doświadczenia przyjaźni i sympatii, są niechęci, wrogości niemalże. Także wydaje mi się, że wąska ścieżka, którą się do końca, prowadzi się do pewnej globalnej czy całościowej wiedzy. Dziękuję. Jak pan uważa, na ile siła charakteru, a na ile siła fizyczna pomogła panu w wygraniu około 80 walk na ringu? Siłą fizyczną to dużo nie próbowało, wiecie, bo ja tej silnej fizycznej wcale nie byłem. Nie,
pytanie po prostu. Ale jeśli chodzi o atrybuty zewnętrzne, fizyczne i siły charakteru, to myślę, że ciężko jest powiedzieć. Znaczy, wydaje mi się, że jest to pewna splot całości, której się nie da po prostu rozerwać. To jest tak, że człowiek będzie miał ogromną siłę woli, charakteru, a będzie słaby jak kot mało wytrzymały i słaby technicznie, też nie osiągnie sukcesu. Znaczy, jest to jest to jakaś splot czynników, których gwarantuje sukces, powodzenie, i to w każdej dziedzinie chyba, bo nie wiem, czy ktoś z was słyszał to, a słyszę, że przynajmniej słyszycie w klasie zdolny, ale leniwy. Nie będzie, tak? Bo ja słyszałem takie, nie oczywiście o mnie, ale tak jest, że to jest to, że ktoś ma pewne atrybuty i talenty, które go predysponują do sukcesu, ale niestety ma słabą, silną wolę i ciężko jest mu to zrealizować, do czego jest nie predysponowany. Także wydaje mi się, że jeśli się mówię dużo, szczególnie teraz, ale chyba zawsze tak było, że przy tak dużej konkurencji trzeba po prostu się totalnie przyrwać do wszystkiego. Czy to jest, jeśli w sporcie trzeba, wiadomo jest to, że i przygotowanie psychiczne, i fizyczne jest bardzo istotne i nie można sobie pozwolić na zaniedbywanie czegokolwiek. A oprócz fizyczne, że w samym fizycznym przygotowaniu jest mnóstwo znowu jakichś tam komórek, gdzie można ten włos znowu rozdzielać, bo jest przygotowanie techniczne, siłowe, kondycyjne, taktyczne i jeszcze mnóstwo, można to jeszcze bardziej rozszczepiać na wytrzymałość szybkościową, wytrzymałość siłową i tak dalej. Dzielić. Po prostu trzeba. Bardzo ważna jest też współpraca z właściwymi ludźmi. Czy dla was, na przykład, poznanie dobrego nauczyciela, czy posiadanie osoby, która oświetla drogę. Bo to nie jest tak, że nikt was jesteśmy za rączki, nie przeprowadził przez to. To jest wasza droga, tak jak mówię, była moja droga walki, bo moją drogą, ale musi być ktoś, kto przynajmniej pokaże ci, w jakim kierunku iść, no bo jeśli człowiek nie wie, gdzie jest, przynajmniej dobrze, że ten drogowskaz, który pokazuje, jesteś tu, tam jest miejsce, w które powinieneś iść i najlepiej iść tu w lewo, tam w prawo, wtedy jest łatwiej. W innym przypadku trzeba często pokonywać trudności, które pokonywanie jest zbędne, bo już ktoś drogą szedł i fajnie jest, jak powiedzieć, jak lepiej to zrobić.